Witam wszystkich, z tej strony Tropiciel. Podczas gali KSW45 ogłoszono datę oraz miejsce, gdzie odbędzie się gala KSW46. Będzie to 1 grudnia w nowo powstałej Gliwickiej Arenie, która wielkością przebija Ergo Arenę oraz Atlas Arenę, ale jednak nie przebiła ogromnej krakowskiej Tauron Areny. Na co bardzo liczyłem, bo naprawdę byłem tam parę razy obejrzeć tą halę z bliska i powiem wam, że robi piorunujące wrażenie. Jestem ciekaw, jak zaprezentuje się w obrazku podczas gali KSW46. Ogłoszono już dwa pojedynki podczas tej gali, a więc zacznijmy od najgłośniejszego pojedynku tego wieczoru, main eventu gali, czyli rewanżu Mameda Halidowa z Tomaszem Narkunem. Mamed dostał to, czego chciał, więc bardzo szybko doczekamy się tego rewanżu. Mamed bardzo długo był niepokonany, więc jak najbardziej taki rewanż mu się należy, a tym bardziej tę walkę z Narkunem na punkty wygrywał, więc też do rewanżu powinno dojść. Mameda pochwalić, bo wtedy Mamed nie szukał punktów, tylko szedł ostro do przodu, jak za starych dobrych czasów. Nie dowiedzieliśmy się, a przynajmniej ja się nie dowiedziałem, w jakim limicie odbędzie się ta walka. Fajnie by było zobaczyć pojedynek o pas, bo jeśli znów będą 92 kg, no to będzie to troszeczkę śmieszne, nie? No lepiej by było zrobić walkę w 9-3 i zamiast walczyć na dystansie 15 minut, to ją zwiększyć do 25, no żeby też ten pas był w obrocie, no i żeby... No, dłużej mogliśmy tych panów w klatce pooglądać. Faworytem tego pojedynku będzie Narkun, dlatego że pierwsze starcie wygrał, ale przede wszystkim też tu chodzi o warunki fizyczne. I nie tylko, jest dużo wyższy, ma lepszy zasięg, ale też w ostatnim pojedynku miał ponad 10 kg przewagi. Więc to tak jakby walka z zawodnikiem innej kategorii, nie? Wiadomo, Mamed też był mistrzem wagi półciężkiej, ale to było kilka lat temu i też kiedyś tak nie zbijało się tej wagi jak dzisiaj, nie? Walczyło się w takiej wadze, jaką miałeś na co dzień. A dzisiaj zawodnicy no tną tą wagę na potęgę. I też uważam, jak autor tych słów, którego nie pamiętam, że większym oszustwem jest zbijanie wagi niż branie jakichś środków dopingujących. W pełni to popieram. Chociaż uważam, że kiedyś te zbijanie wagi odbije się na zdrowiu zawodników, i to bardzo. Mamy na przykład na Kurniku, który dzięki zbijaniu wagi wyciągnął z organizmu to co najlepsze i był w stanie wygrać z Kleberem Koike Erbstem, zdobyć pas. A teraz, kilka walk później, jego organizm się trochę zbuntował i dwie ostatnie walki przegrał. Każdy tym zbijaniem wagi dużo zyskuje, ale po pewnym czasie będzie tracił. Zobaczymy, jak do tego pojedynku podejdzie Tomasz Narkun, który dwie rundy z Mamedem przegrywał. Był knockdownowany, ale poddać się nie chciał i dzięki temu ta walka była tak dobra. Świetne zestawienie, mam tylko nadzieję, że nic z tego pojedynku nie zepsuje i do niego dojdzie. I zobaczymy podobną walkę jak na poprzedniej walce, tak? A swoje typy podam jak zawsze w typowaniu gali. Teraz kolejna walka. Mateusz Gamrot vs Kleber Koike Erbst. Z początku myślałem, że to Kleber przeszedł do kategorii lekkiej, bo przecież też miał tam problemy z wagą. Ale to Gamrot schodzi do 6-6. I tutaj rodzi się bardzo dużo pytań. Po pierwsze, po co taki pojedynek? Co ta walka ma dać poza tym, że będzie świetnym widowiskiem? Jeśli Gamer na dobre schodzi do tej kategorii, to ok, ale jeśli wpada tam tylko na chwilę, no to jest to bez sensu. Bo no zniszczy taki pojedynek obydwie kategorie. Jeśli wygra Gamrot, to będzie mistrzem dwóch kategorii, więc będzie musiał się zdecydować na którąś z nich. A więc jeśli wygra, to zniszczy najlepszego zawodnika w piórkowej i automatycznie wyeliminuje go na jakiś czas z walki o pas. Jeśli wygra Koike, to ponownie zdobędzie pas, ale zniszczy króla wagi lekkiej i znów będzie mistrz z porażką w rekordzie. Ja takiego mistrza nie kupuję. Jeśli byłoby tak, że przegrany tego pojedynku traci pas, to ok, ale jak można przegrać i być mistrzem? No bez sensu. Rozumiem, jakby brakowało zawodników w piórkowej, ale jest Saladin Parnast, jest Marcin Wrzosek, a tutaj wskakuje Gamrot, który powinien teraz walczyć z Gracjanem Szadzińskim. Jest to głośna walka, fajna, elektryzująca, fani powinni być zadowoleni, ale jest to walka, która dywizji piórkowej i dywizji lekkiej mówi stop. Rozumiem zamysł tej walki, tylko jeśli tak chcemy wszystkich konfrontować, no to niech Dyfris powalczy z Prado, Pudzian powalczy z Kurnikiem i po co te kategorie, po co pasy, no bez sensu, nie?
Ja rozumiem, no rozdajemy pasy, tworzymy dywizję, to niech pretendenci walczą z mistrzami, a nie mistrzowie z mistrzami, bo to zabija dane dywizje. Nie dość, że jakiś mistrz przestanie być w oczach fanów mistrzem, to jeszcze cała dywizja czeka na to, aby po prostu podjął się z nimi walki, nie? Tak było z Mamedem, który kisił pas parę lat. To jest, ja rozumiem, no to jest teraz modne, nie? McGregor rozpoczął tą erę i teraz chyba każda federacja będzie tych mistrzów wszystkich konfrontować, tylko po co? Mnie się to osobiście nie podoba. Tutaj KSW kilka gal poświęca na to, aby zbudować fajnego mistrza, jakiegoś fajnego pretendenta, po czym jednego z nich poświęca kosztem drugiego, tak? No Mańkowski całą chwałę stracił po pojedynku z Mamedem, Mamed stracił na rzecz Narkuna i tak to wszystko pada jak domek z kart. Na pewno Gamrot w tym pojedynku z Koike jest faworytem z racji swoich gabarytów, z racji swoich umiejętności zapaśniczych. Koike tutaj będzie miał po swojej stronie doskonałe brazylijskie jiu-jitsu. Jest to jak najbardziej ciekawy pojedynek, ale obawiam się, że też obydwaj mogą mieć problem z wagą, tak? Mateusz z racji swoich gabarytów będzie mu ciężko zbić do tej kategorii, a Koike już raz chciał przypakować przed walką z Kornikiem, a potem no nie potrafił zrobić wagi. No a tutaj Koike podejmie też takiego ubitego Gamrota, więc może też będzie chciał tutaj trochę na sile podskoczyć i później może mieć ciężko wagę zbić, więc obawiam się, że obydwaj zawodnicy mogą nie zrobić wagi i o ten pas jednak nie powalczą. Szkoda, no ja zrobiłbym tak, że jeśli chcemy zestawić Klebera Koike Elbsta z Mateuszem Gamrotem, no to Kleber aktualnie jest bez pasa, więc te 4 kg do góry można byłoby go zaprosić i zrobić walkę w kategorii lekkiej, a w piórkowej zrobić walkę Marcina Wrzoska z Saladinem Parnasem o pas. I tutaj takie rozwiązanie miałoby sens, bo nikt by na tym nic nie stracił. Pewnie nie będziecie się ze mną zgadzać, ale ja tutaj zawsze patrzę na dobro dywizji. Ale jestem ciekaw waszych opinii, komentarze jak zwykle do waszej dyspozycji, a ja zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam was, tropiciel, trzymajcie się! Czy ty subskrybujesz kanał Cage of MMA? Jeśli nie, to na co czekasz? Dołącz do rodziny najbardziej hardkorowych fanów MMA i razem z nami twórz historię.